Witamy Państwa. Dzisiaj mamy kolejny film. Swoista ciekawostka. Być może Państwo zwrócili uwagę na takie różne plansze, które się tam gdzieś pojawiają. Nawet czasami są w Google, jak się pierwszą stronę Google wrzuca. Albo gdzieś one są, gdzieś tam pływają po internecie. Ale dzisiejszy film jest jakby wyzwany mocnymi emocjami Państwa. Niektórzy z Państwa koniecznie chcieli znać nasze zdanie na temat przebiegunowania. Jest to ostatnio modne w internecie. Przebiegunowanie, skutkiem czego będzie depopulacja, a więc po prostu jakaś masakra, zagłada. No, już nie mówię, że to jest koniec świata, ale to będzie jakiś tam element depopulacji. I akurat do tego elementu wbijają jakieś pojęcie cyklów. No i chcieliśmy się nie tyle odnieść, co Państwu powiedzieć właśnie, co naszym zdaniem, co to jest. Chociaż pisaliśmy już w komentarzach, że to jest blef, bardzo dobry, tak ułożone, żeby miał cechy prawdopodobieństwa i żeby Państwo w to uwierzyli. Ponieważ na strachu można się daleko pojechać. A poza tym można strachem przykryć jeszcze inne wydarzenia, które mogą być po drodze. I wtedy się nikt nie połapie, że powiedzmy takie rzeczy są. Ale sprawa wbrew pozorom, chociaż teraz jest już czerwiec 2018, no to powiem Wam, że sprawa wypłynęła w zeszłym roku, tylko ona za bardzo nie była zauważona. Ale mniej więcej popychała cykle i to mniej więcej widzimy na podstawie, to zaraz Wiola nam to wszystko opowie, wypłynęła w zeszłym roku i to był chyba, to była inauguracja tej właśnie gry planszowej, to była 23 sierpnia. Tak, dobrze, to nie przypadek, ale dopiero teraz to wypłynęło właśnie przy okazji tych cykli, tych popychanych cykli. Zresztą kwestia cykli była popychana już bardzo dawno. Ale teraz jeszcze no, stwierdzili niektórzy, trzeba to ubrać w jakieś ręce i nogi. No to jest takich dwóch panów, którzy to szczególnie na internecie popycha, że te przebiegunowanie będzie, kto winny i tak dalej, i tak dalej. Tą sprawę już na pewno znacie. I tak jak już mówiłem, w komentarzach żeśmy odpisali, ale stwierdziliśmy, że zrobimy film, bo to jest dość ciekawa sprawa. Jest to bardzo dobra ciekawostka, która daje do myślenia, ale praktycznie to, co daje do myślenia, jakie wnioski, to zaraz my będziemy już pod koniec filmu omawiać, a teraz my sobie to omówimy. Dlaczego właśnie Wiola zwróciła na to w zeszłym roku uwagę? Ponieważ to ona zwróciła uwagę na to, a później po prostu powiedzmy, skasowała, nie? Ale no ale całą historię teraz już oddaję głos Wioli. Niech nam opowie, o co tu tak naprawdę chodzi. Prosimy. Witam serdecznie. Cała ta plansza, jest to plansza gry Disneya z Google Play. Z Google Play, można to powiedzieć ładniej po angielsku, ale my Polacy nie gęsi swój język mamy i możemy sobie tam czytać, jak nam się podoba. W każdym razie jest to okładka gry, która się ukazała 23 sierpnia ubiegłego roku. Nieprzypadkowo, miesiąc później, mieliśmy 23 września szturm na pałac. Inną kwestią jest to, że liczba 23, to my akurat odpowiedni link wkleimy, czym jest ta liczba 23 i jak się demoniści, sataniści posługują tą liczbą. I to jest też ogromna ciekawostka. Natomiast o co tutaj w tym wszystkim chodzi z tą planszą Disneya? Widzimy, że tutaj jest mnóstwo numerologii. Nieprzypadkowo jeden z panów, który się zajmuje cyklami, tymi co 676 lat, jest astrologiem, numerologiem bodajże. Także mamy tutaj mnóstwo cyferek. Jak się przyjrzymy, o tutaj też mamy 32, czyli odwrócona, to jest 23. Jak sobie popatrzymy na całą tą numerologię, to bardzo dużo nam wychodzi siódemek.
Trójka jest chyba jedna, siódemka dominuje, dziesiątka jak widzimy też, tutaj też mamy dziesiątkę na pierwszym planie kości. I liczby Tesli 3, 6 i 9. Oczywiście jeszcze jest jedenastka. Jedenastka to jest podobno w cudzysłowie boska liczba, liczba doskonałości. Powiem Państwu szczerze, że ja się nie zajmuję tym, żeby znać się doskonale na numerologii. Ja tylko te podstawowe kwestie znam, ja się w to nie zagłębiam, bo jest mi to niepotrzebne. Zresztą nawet chyba się nie chcę w tym po prostu babrać, bo to jest czysty okultyzm. Jednak z tego co wiemy, okultyści, sataniści, oni się kochają w liczbach i sądzę, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie, bo jak sobie tutaj wszędzie dodamy, to nam, o tu proszę bardzo, wychodzi liczba 7, prawda? Bodajże chyba tutaj też mamy time 19:33, ale do tego za chwilę wrócimy. Nie chcę się babrać, bo ja sądzę, że tutaj wszystkie te cyfry, tutaj naokoło też, wszystkie te cyfry to nie jest tylko zwykła numerologia, gdzie dodajemy liczbę do liczby i nawet te liczby, które w wyniku powstają. Natomiast są to jakieś na pewno kody, których ja nie rozgryzę. Jednak to, co mamy tutaj naokoło, wszystkie te napisy, a także sama ta postać i ta postać są bardzo znaczące. Nie zapominajmy, że tutaj mamy napis Fantasyland, czyli świat fantazji, świat bajki. A także kości mówią nam to, że jest to gra. I teraz tak, co jest bardzo ciekawe. Najciekawsza jest ta dziesiątka i to właściwie ta dziesiątka sprawiła, że ja sobie przypomniałam tę planszę. Bo mówiąc szczerze, ta plansza to mi troszeczkę namieszała w głowie w zeszłym roku na jesień, dlatego że każdy ma jakiś słaby punkt. Ja akurat miałam słaby punkt, moim słabym punktem to były właśnie te cykle, gdzie jakieś obce czynniki podpowiadały. Po prostu wierzyłaś w cykle. Nie tyle co wierzyłam, bo ja racjonalnie w nie nie wierzyłam, ale różne podszepty sprawiały, że miałam takie momenty, miałeś wrażenie, że one będą że, i że tak, zaraz, miały, tak, zaraz miały, miał przyjść. Tak, miały cechy prawdopodobieństwa i ta właśnie plansza sprawiła, że to była jedna z cech prawdopodobieństwa. Dlatego, że wiecie co Państwo, ja zauważyłam już od dawna, bo na okładce Google często pokazują nam różne grafiki. I jeśli ktoś się zagłębi w te grafiki, zna trochę symboliki jak kolory, czy troszeczkę się zagłębi tam w historii, jeśli jest tam pokazana jakaś postać, to wiadomo, że są to przekazy. Przekazy. Jest to między demonistami, jest to forma przekazu demonistów dla demonistów. I są to informacje przekazywane właśnie w ten sposób, ale również pamiętajmy, że demoniści pilnują się prawa naturalnego, a więc jest to zgodne z prawem naturalnym, bo oni w ten sposób pokazują nam prawdę. Tak samo tutaj. Na pierwszym planie my wiemy, że to jest ściema. I teraz tak, liczba 10. Właśnie ta liczba 10 mi się przypomniała na tej planszy. Na szczęście tą planszę odnalazłam z pomocą tam przyjaciół. Liczba 10. Liczba 10 to jest suma z numerologii 6 plus 7 plus 6. To jest liczba 10. Teraz to my tu mamy. Mamy time, czyli czas. 19:33. 19, 1 plus 9 to jest 10:33. To doskonale wiemy, każdy to wie, że to jest najwyższa liczba wtajemniczenia w masonerii. Także wiemy już tutaj, z kim mamy do czynienia. Turn 7, czyli tura, rozdanie, siódme. Z tego co wiem, jak się zagłębiałam w tych cyklach, pewnie niepotrzebnie, ale aczkolwiek w tej chwili nam się to przydało, to zbliża się właśnie siódmy cykl. Dlatego według tutaj, nich. Według nich, to jest tak. Siódme rozdanie. I teraz tak. Spojrzę sobie w ściągawkę. Na temat chyba cyfr to by było tyle. Proszę sobie tutaj pozerkać ewentualnie na te naokoło. To są znaczące, to są znaczące i te tutaj są znaczące. To światełko zapewne też jest znaczące, niosące światło, ale zostawmy to. Bardzo wymowne są tutaj na przykład
te napisy. Czy tego? Najpierw zacznijmy od tego. Peter Pans. Pans to jest liczba mnoga. I to jest oczywiście nieprawidłowe, więc dlaczego w grze dla dzieci wrzuca się jakieś nieprawidłowe nazwy? Czyli to. One są pozornie nieprawidłowe. Oczywiście, tu chodzi o przekaz. Peter Pans, czyli Piotrusiowie, panowie, chyba tak to można nazwać, flying ship, czyli chodzi o latające pojazdy, o latające statki. I co my tu obserwujemy ostatnio, od wielu miesięcy? Bardzo wzmożoną aktywność UFO. Państwo też na pewno zauważyli, nawet niektórzy youtuberzy, którzy się zajmują zwykle polityką i dezinformacją i zastraszaniem naszego społeczeństwa, o fajnych takich biblijnych nazwach, ale pomijmy to, nawet oni pokazują UFO ostatnio. Także tu coś jest na rzeczy, rzeczywiście ta wzmożona aktywność UFO jest. Mamy tutaj takie napisy. Zaraz ja skorzystam ze ściągaweczki, bo ja sobie to wszystko przetłumaczyłam. Secret Grot. Sekretna grota. Sekretna grota, gdzie na czasie jest bardzo i ostatnio jest dużo mowy o tym w internecie na przykład, że na zwłaszcza na terenie Polski znajduje się jakieś podziemne kompleksy. Gdzie oczywiście według przebiegunowania wszyscy Polacy się chowali do tych grot. Oczywiście my mówimy o zupełnie czymś innym w swoich filmach, no to tu musimy mieć kontrę, tak? I musi być zakłamana historia, że nie, to nie Hiborborejczycy się chowali w grotach, bo była epoka lodowcowa, tylko... Były cykle. Tylko były cykle i było... I ktoś się tam chował. Co 676 lat było przebiegunowanie. Następnie mamy Magic Mirror, to jest magiczne lustro. Magiczne lustro to możemy porównać do CERNa. A co nas spotyka właśnie od zeszłego roku, a zwłaszcza od tego roku, od stycznia? W zasadzie to się zaczęło na przełomie roku. Bardzo ogromne kataklizmy, które przybierają na sile i na anomalie. Anomalie te przybierają na sile i na częstotliwości. Więc możemy obserwować nawet w Polsce podobno, gdzieś bodajże chyba w Sosnowcu, nie jest to jakoś tam potwierdzone przez media, ale podobno też były te pęknięcia ziemi. Zresztą Państwo na pewno śledzicie internet i mnóstwo tego jest naprawdę pod dostatkiem tych wszystkich kataklizmów. Dziwne zjawiska i oczywiście. Tak dalej. Oczywiście. Zakłócenie pola magnetycznego przede wszystkim. Za to odpowiada najprawdopodobniej CERN i myślę, że to można porównać do tego magicznego lustra. Zakłócenie pola magnetycznego, gdzie od zeszłego roku, od jesieni obserwujemy, czy tam od zimy obserwujemy dziwne zachowanie się zwierząt. Ptaki tracą orientację w terenie. Niektóre zwierzęta też. Proszę mi wierzyć, żeśmy to dokładnie śledzili i się zastanawialiśmy długo. Teraz mamy odpowiedź, kto odpowiada za zakłócenie pola magnetycznego, ponieważ myśmy widzieli tutaj, choćby w Holandii, a była tutaj też zima, że na przykład krety nie poszły spać. Czy pokazywały się zdjęcia na internecie, że niedźwiedzie i zresztą były takie sygnały od leśników, którzy twierdzili, że zwierzęta, które zimują, nie poszły w tym roku spać, nie zimowały. A więc to wszystko jest zapewne spowodowane zakłóceniem pola magnetycznego. I to akurat CERN tutaj w tym momencie on to wyjaśnia. No a ta gra planszowa nam też tutaj też pokazuje to, co oni chcą tutaj nam przekazać. Dokładnie. Tutaj gdzieś jeszcze mamy honeypot, czyli... O, jest tutaj. Czyli garnek miodu. Garnek miodu. Jeśli chodzi o miód, to starożytni jacyś tam mitologiczni bożkowie spożywali nektar. Jest to w ogóle pszczoły i ul, to jest, już Państwu mówiłam, że jest to symbolika masonerii i nie tylko, bo również templariuszy. Pszczoła przede wszystkim. Zresztą u nich panuje, u tych
powiedzmy, ciemnej strony mocy panuje hierarchia, tak jak w Ulu, to już o tym żeśmy mówili, więc nie jest to tylko symbolika. Pamiętajmy, że ci osobnicy, oni nigdy nie pieką, że tak ujmę to w słowa, nigdy nie pieką jednej pieczeni przy jednym ogniu, więc jeśli mamy jakiś symbol, to zawsze on ma wiele aspektów. I tutaj możemy jeszcze powiedzieć, że... Gdzie ja to mam? Że jeśli chodzi o miód, to jest to również jakby owoc tej pracy tych pszczółek, robotnic, które skrzętnie zbierają sobie ten miód, więc to na pewno jest z tym związane. Dużo się mówi ostatnio o ucieczce na wieś. Jest taka akcja już od dość dawna, że Polacy powinni się przenosić na wieś i oczywiście ja się z tym zgadzam. Bo, ale nie o to chodzi. Ale to nie o to chodzi. Po prostu to jest jakaś akcja, żeby uciekać na wieś. Być może jest to związane z ostatnimi wydarzeniami, na przykład z relokacją pewnych osobników, którzy koniecznie chcą się wprowadzić do naszego kraju. Więc to jest pod tym hasłem Belles Cottages. Belles to jest prawdopodobnie albo z francuskiego, albo z włoskiego, to wiem na pewno. Piękna wieś. Piękna wieś. Co my tu jeszcze mamy? Aha, Big Ben, Big Ben, Big Ben. No to jest w ogóle mój ulubiony temat czasu. Zauważyliście Państwo, że czas jeszcze bardziej przyspieszył. A przyspieszył naprawdę od tego roku. Mam wrażenie, że uciekło gdzieś jakąś 1/3 dnia. Proszę sobie zwrócić uwagę, jak to się dzieje, że czas naprawdę bardzo szybko płynie. I mamy jeszcze, prawda, kamienną czaszkę. Według mnie kamienna czaszka to jest jako artefakt, jako jakiś dowód ze starożytności i jest to sygnał i hasło do preparowania dowodów. Może ty powiesz coś na temat preparowania dowodów, bo ty bardzo dobrze znasz temat. A tutaj chcę powiedzieć preparowanie dowodów. Otóż jak kiedyś tłumaczyłem rosyjskie filmy pana Fomienki i Nosowskiego, to właśnie zwracał uwagę, jak był w Izraelu, że w Izraelu znajduje się bardzo dużo spraw sądowych o fałszowanie artefaktów. Sprawy sądowe są w Izraelu, w izraelskim sądzie. Są właśnie one tam, powstają te sprawy, ponieważ różne rzeczy wyciąga się i po prostu tak się obrabia nimi. Zresztą Państwu też zalinkuję całą po prostu serię tych filmów, gdzie właśnie to jest mowa, że o tym właśnie fałszowanie artefaktów właśnie w Izraelu. A więc akurat tam być może tutaj mogę powiedzieć, że komuś coś się tam wciska za jakieś grube pieniądze, później to z powrotem wraca, że to jest sfałszowane, no i później są sprawy sądowe i tak dalej, i tak dalej. A więc taka jest po prostu, taki jest temat, że dzisiaj no, sfałszować jakiś tam artefakt to nie jest taki problem techniczny, abym powiedział. Okej, już? No dobrze, już. Fajnie. Mamy tutaj jeszcze Circus Train, cyrkowy pociąg i cyrkowy namiot. Cyrkowy namiot być może możemy porównać do życia wewnątrz ziemi. Tego nie jestem pewna, nie dałabym sobie ręki uciąć. Natomiast ciekawostką jest, no bo kto słyszał kiedykolwiek o czymś takim jak pociąg cyrkowy? Zwykle to są tabory, czy w chwilach obecnych no to są to jakieś tam samochody, które jadą z tym sprzętem cyrkowym i tak dalej. No oczywiście zasięgnęłam przeglądarki Google. Ciekawe jeszcze, jak długo będziemy z niej korzystać, nie? No bo RODO wchodzi, czy już nawet weszło. I słuchajcie, czym jest cyrkowy pociąg? Cyrkowy pociąg to jest taka zabawka, która się nazywa Fisher Price. I tak naprawdę żadnych innych wyników nie dostałam jak ta zabawka. To jest taka zabawka interaktywna dla dzieci, która jest opisywana w bardzo ciekawy sposób. Zabawka dla dzieci, symulująca rozwój motoryczny u dziecka i wyrabiająca nawyki społeczne. To pozostawiam dla Państwa do przemyślenia, ponieważ jeszcze tutaj muszę dodać, czym jest w ogóle, czym są gry planszowe, czy no to jest akurat gra, okładka gry internetowej.
gdzie miliony dzieci w to grają. I teraz o co tu chodzi w takiej grze również? Bo to nie tylko chodzi o przekaz informacji, choć jest to główny powód, dlaczego taka plansza się ukazała akurat 23 sierpnia ubiegłego roku. Miliony dzieci na świecie, ja tu zacytuję mojego kolegę, który też mi troszeczkę pomagał tutaj w rozgryzaniu tematu. Miliony dzieci na świecie grając w taką grę nieświadomie napędza plany demonistów, którzy wiedzą, że którzy wierzą w umysł zbiorowy. Natomiast umysł zbiorowy można programować na masową skalę. Także kiedy się ukazała ta gra, to tak naprawdę skorzystali z jakiejś tam energii, z tego umysłu zbiorowego i dzisiaj widzimy, jak pięknie im to zagrało, jak fajnie to wszystko zostało zrealizowane i plany się jakby udały. Co my chcemy jeszcze powiedzieć na temat tych dwóch rozgrywających tutaj? Mamy tutaj tego koleżkę, to jest monster z tej bajeczki. Ja nie pamiętam dokładnie tego tytułu. Pokaż go. To jest tutaj. Aha, tutaj jest. Ten koleś z jednym okiem. Po drugiej stronie planszy też jest. A tak, dlatego po drugiej stronie planszy, to. Tak. Tak, dlatego, że tutaj są wyniki rozgrywających, a tutaj mamy rozgrywających. Mamy, to jest mała syrenka. Mała syrenka. Pamiętacie Państwo, jak mówiliśmy o bezkręgowcach. Bajka Mała syrenka jest bardzo ciekawa, ponieważ małą syrenkę zamieniła czarownica, która notabene jest ośmiornicą. No tak jest w bajce. Więc ośmiornica czarownica zamieniła małą syrenkę w człowieka i mała syrenka wyszła z morza. A co my wiemy jeszcze o bestiach, które wyszły z morza? O, no bo można to nazwać, że to jest śmiało, że to jest bestia. Bestia, która ma, prawda, 7 głów i 10 rogów. Tak, akurat w objawieniu tak pisze. Tutaj możemy się na objawienie tam zesłać, że no bestia jest taka o maści szkarłatnej, która właśnie miała 7 głów i 10 rogów. To takie przypomnienie na marginesie. Idziemy dalej. Tak, możemy ją porównać właśnie z jej historii bajkowej, że tak powiem, możemy ją porównać do tej bestii. Mamy też bestie z przypowiedni jakieś tam o templariuszach. Oczywiście niektórzy to w ogóle negują templariuszy i w ogóle negują merowingów, ród merowingów. A nie wiem, czy wiecie, jest taka legenda o merowingach, gdzie kobieta udała się do morza i tam ją zapłodniła bestia z morza. I tak powstali jakoś tam merowingowie. Ten ród posiada obecnie błękitną krew, bo ogólnie w ogóle ośmiornice mają błękitną krew. Nie wiem, czy Państwo wiecie. Także tutaj mamy symbol bestii, nie tylko tej biblijnej, ale też jeszcze z tych legend o merowingach. Natomiast ja jestem pewna również, bo zawsze jak w takich właśnie bajkach pojawia się jakaś tam księżniczka, to jest to nic innego jak kult bogini. Teraz ja mam tu pytanie. Dobrze, to teraz powiedz, kto tutaj w tej grze wygrywa, chociażby tutaj na tej planszy? No oczywiście, że tutaj lepsze wyniki ma Matka Ziemia. No, bo to jest bogini Gaja, Matka Ziemia, bogini Matka i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj mamy jakiś to właśnie ten przekaz, który właśnie mówi o tych... jak wygrywa, czyli mamy co w tym układzie? Mamy przebiegunowanie, czyli Ziemia jest tu winna. No tak, tak winna, ale ona chce uratować Ziemię, no aha, bo już jest tak źle, że trzeba zrobić depopulację. Z czym się oczywiście zgadzamy, że jest źle, no bo demoniści zrobić... nam niszczą nasz tak, piękny świat. Czyli oni chcą tutaj zrobić właśnie tą... I za przebiegunowanie odpowiada nic innego jak właśnie sama Matka Ziemia. Natura za to ma odpowiadać, tak. Natomiast tutaj mamy naszego Illuminatę z jednym oczkiem, bo to jeszcze możemy, jest jeszcze kolejny aspekt, tak jak mówię, oni nigdy nie pieką jednej pieczeni przy jednym ogniu. Tu mamy Illuminata, tu mamy bestię biblijną, czyli to jest nierządnica z jednym okiem.
no, która siedziała na bestii. Tak jest. I oni ze sobą grają. Czyli oni ze sobą walczą. Tą historię pewnie znacie, że bestia zrzuci z siebie nierządnicę i ją pożre. No ale okej, tu nie będziemy już za daleko wybiegać, chociaż tutaj można spokojnie sobie to porównać. Słuchajcie, jest tutaj kilka fraz, których ja po prostu albo jeszcze nie znamy pewnych faktów. Ale i one Państwo wypłyną. Możecie tutaj też wywnioskować i swoje wnioski napisać w komentarzu. No tak, oczywiście, zapraszamy. Oczywiście, jak najbardziej. No bo to jest po prostu, to jest jako ciekawostka. Ja oczywiście nie jestem nieomylna. Tak, to jest jako ciekawostka, ale tutaj się, ponieważ no ten akurat był bardzo frapujący ten temat, znaczy frapujący temat tych cyklów, tego przebiegunowania, to tam szumi w internecie, dlatego właśnie chcieliśmy na przykładzie tego, tej gry planszowej pokazać, że to są po prostu... To się robi, o, może tak, to nie to, że tam coś się stanie, tylko to się robi sztucznie, o, może tak. Oczywiście, to jest w ogóle, to jest, plansza miała służyć do przekazu informacji, do przekazu informacji pod tytułem przystępujemy do akcji, do blefu przebiegunowanie i realizujemy wszystkie plany, czyli tak, zakłócamy pole magnetyczne, wzmażamy aktywność UFO, odkrywamy nowe jakieś tam podziemne, oczywiście dobrze im znane podziemne jakieś kompleksy i fałszujemy, preparujemy artefakty. I co ja jeszcze chciałam powiedzieć na ten temat? Aha, niektórzy znani Wam, bo się często pytacie Mariusza o opinie na temat różnych tam youtuberów. Niektórzy youtuberzy właśnie mówili ostatnio, nawet nam linkowaliście o tych podziemnych kompleksach i nawet niektórzy politycy, którzy starają się jakoś tam bardzo dynamicznie i prężnie zabłysnąć na naszej scenie politycznej. Podobno nad tym kompleksem podziemnym trzymają pieczę. I wiecie, o co tu chodzi? Według nas chodzi tutaj o to, że trzymajcie ze mną, bo ja tu mam łapę na tych podziemnych kompleksach i tylko jak będziecie ze mną, to tylko ja Wam pomogę się uratować. Dzięki mnie schowacie się w te tunele, bo nadchodzi przebiegunowanie. Czyli tu też widzimy kolejna propaganda strachu. Już mieliśmy taką propagandę w zeszłym roku, z tym 23 września. Było to ostro lansowane przez dobre pół roku. To widzimy, że to powstało na miesiąc, ale na miesiąc przed atakiem, natomiast widać, że mieli zawsze, jak to powiedziałem w niektórych filmach, wariant zapasowy. Jedno nie wypali, no to może drugie wypali, bo tym razem ma to tak zwane cechy prawdopodobieństwa. Nie ma dokładnej daty. Mówią o 9 miesiącach albo jakichś tam latach, a więc to wszystko jest jakby no... opowiadają autorytety, a więc po prostu podgrzewają atmosferę. Jakie jest nasze zdanie? To jest po prostu klasyczny blef, ponieważ szykuje się zupełnie coś innego, ale nie ma się co martwić, ponieważ ten, który mieszka w diamentowym pałacu, on to rozgrywa po swojemu i to będzie zupełnie inaczej wyglądać. I być może wielu z nas, łącznie ze mną, może się też zaskoczyć rozwiązaniem. A tak naprawdę im wszystkim to nawet nie trzeba przeszkadzać. Tak jest. O, to jest dobra myśl. Im nie wolno przeszkadzać. Rzeka ma płynąć własnym korytem. Tak, i jeszcze trzeba dodać jeszcze coś o czasie widmowym. Bo podczas kiedy wszyscy się ekscytowali teorią czasu widmowego, co jest to potwierdzone i naprawdę nawet ten osobnik Niemiec bodajże, który to wszystko tłumaczy, to wszystko naprawdę brzmi logicznie i sensownie i każdy wie, że rzeczywiście tak było, bo słuchajcie, historia jest tak zagmatwana, a obecnie teraz badamy bardzo wnikliwie tematy w ogóle naszej pięknej krainy. A więc słuchajcie, ten czas jest pogmatwany i to naprawdę ostro. No a tymczasem ci, którzy się kiedyś ekscytowali właśnie czasem widmowym, teraz go odrzucają, bo im się nie dodaje. Tak, bo nie pasuje. Musi im się dodawać 676. Także słuchajcie, zdrowego rozsądku życzymy. My nie uważamy się za tych, którzy wszystko wiedzą, ale po prostu staramy się jakoś być czujni. Wyciszyć sytuację. Tak, i być czujnymi. Proszę się zachęcamy do tego. Nie egzaltować przebiegunowaniem. O, w ten sposób. Tak. No to tyle. Chyba tak?
Tak, chyba tak. Do usłyszenia. Dobra, do usłyszenia, na razie.